Jest późny wieczór, 23:45 czasu indyjskiego. Za chwilę ruszamy. Jestem w drugiej klasie pociągu sypialnego, bo nie ma pierwszej klasy niestety z tego miejsca. Pociąg jest pusty, naprawdę jest bardzo niewiele ludzi. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Każdy ma taką... Nie ma drzwi, tylko są takie zasłony. Każdy ma łóżko. Jest w miarę wygodnie, jest klimatyzacja, jest czysto, na ile może być w takim starym pociągu, ale jest czysto. To jest stare, ale nie brudne. No i tak to wygląda, tu sobie ludzie właśnie śpią w ten sposób. Marcin jest w innym wagonie. Tak nam sprzedali bilety. Tak więc ja sobie będę tutaj jechał pewnie z innymi ludźmi. A Marcin będzie jechał w drugim wagonie do Varanasi. Zupełnie to jest bez sensu, no ale to moje łóżko tu. Ale nie wiem, dlaczego w tak pustym pociągu. Pewnie gdzie indziej po drodze będą wsiadać. No to się nie wyśpię zupełnie. Włączę sobie jakąś chyba relaksacyjną muzyczkę i będę jechał. Odwiedzimy Marcina teraz jeszcze. Żeby odwiedzić Marcina, to trzeba wyjść z przedziału i wejść do drugiej dwójki. To jest aneks łazienkowy. Taki. To niektórych z was przeraża, ale to jest wygodniejsze niż siadanie na klopie po kimś. No i tu jest Marcina wagon. Trzeba wejść. Mam jakieś takie niebieskie światła. No i tutaj gdzieś Marcin jest, ale nie wiem gdzie. Gdzie? Tu. O, tu jest Marcin. Już po ciemku siedzi. Dlaczego po ciemku siedzisz? Światło mi się chyba wyłączyło. Ale nie, spoko, to tutaj mam dolne, więc spoko. Aha. A wszystko ok tutaj? Tak, wszystko ok. Zapal sobie światło i włącz sobie ten, pościel sobie łóżko. Muszę tam iść, bo tam mam komputer i tak dalej. To dobrej nocy ci życzę. Dobrej nocy. No i coś to ten, to się spytaj tego pana. Nie, no jak sobie już tu pościelisz i tak dalej, to przyjdź mi odwiedzisz. A jak chcesz chusteczki? Nie, spoko. No dobra. To pomachaj. No dobra, tutaj moi drodzy, każdy ma w kopercie, każdy z czterech pasażerów, który będzie jechał, w kopercie taki zestaw wykapalony i zdezynfekowany, ręcznik, prześcieradło dolne i prześcieradło górne. No i teraz to prześcieradło dolne kładzie się, wiecie jak się ściera łóżko. Ja się naścierałem łóżek, więc wiem jak to zrobić. A nie jestem perfekcjonistą, nigdy nie będę, mam nadzieję. Więc to po prostu sobie położę tak, żeby mnie było wygodnie, a nie żeby ładnie wyglądało. O. No i to jest pierwsza warstwa prześcieradła. Drugą warstwę prześcieradła kładzie się na pierwszą warstwę prześcieradła. O tak. A na to wszystko kładzie się koc. No to powiecie, klimatyzacja to może być zimno, więc tu mam koc i sobie na to kładę w ten sposób. Jakoś tak. No i teraz już mi będzie ciepło, bo w tych pociągach jest klimatyzacja, niezależnie od pogody. Mam też poduszkę, którą sobie tu położę. No dobrze, mam telefon, na którym się w tej chwili nagrywam, mam słuchawki i będę sobie oglądał jakieś dwa seriale, dwa odcinki i pójdę spać. No to dobranoc.